Witam Państwa w komentarzu walutowym BossFX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 9 lipca, godzina 7.20. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech najciekawszych parach walutowych, jakie dla Państwa przygotowałem. Tradycyjnie zaczynam od rynku euro-dolara jako dominującego w stosunku do pozostałych krosów. No i to, co możemy zauważyć, że tutaj, że początek tygodnia przyniósł nam odreagowanie na eurodolarze, którego zakres, jak widać, wczoraj dość dobrze sobie wykreśliliśmy, czyli zakres akurat 1,2880. Tak naprawdę udało nam się trafić co do pipsa z tą korektą. W tej chwili tutaj widać, że rynek może mieć problem z przekroczeniem tego zakresu 1,2888. Mam tu również taką niepotwierdzoną linię trendu, który został poprzednio wybity. Ta wczorajsza zwyżka, ona miała tak naprawdę parę postaw, czyli z jednej strony inwestorzy, którzy zagrali na umocnienie dolara w poprzednim tygodniu, mogli sobie spokojnie zrealizować zyski, widać, bo że ten ruch nie do końca tutaj dorzucał jakieś zyskowne procenty na ich pozycjach, w związku z tym ta realizacja zysków miała jak najbardziej słuszny charakter. Dodatkowo byliśmy świadkami wystąpienia Mario Dragiego w Parlamencie Europejskim. Mario Draghi nie powiedział niczego nowego, tak naprawdę wskazał na zagrożenia, ale stwierdził, że ten wzrost jednak będzie, także dało to troszkę tutaj impuls dla notowań, także wydaje się, że to ten zakres będzie taki kluczowy i po ewentualnym teście, jeszcze po próbie pogłębienia, notowania raczej wrócą do spadków, tym bardziej, że cały rynek, jak widać, zakłada, że eurodolar będzie starał się wybić ten zakres 1,2713. To jest ten zakres tak naprawdę, którego wybicie otwierałby drogę do potężnego testu 1,2120, czyli tym bardziej tutaj część rynku zakłada, że to tutaj i widzimy u góry w tej chwili, to może gdzieś w taki sposób przedstawić mniej więcej, czyli taki duży klin formalnie również, tutaj niektórzy doszukują się formacji RGR, której realizacja nam przypadałaby na bardzo niskie poziomy. W przypadku złotego widać, że ten rynek złoty pozostaje pod presją, widać, że rynek nie do końca chce inwestować w waluty emerging markets, no, ciężko się dziwić, jeżeli na szerokim rynku gramy pod aprecjacją morskiego dolara. No złoto nie zachowuje się źle na tle regionu, szczególnie dług tutaj wczoraj jeszcze bardzo dobre zachowanie. Niemniej wydaje się, że poniżej 4,30 w tej chwili to są takie poziomy, gdzie rynek zakłada spadek z wartości złotego, czyli tutaj dokładane są w tym gdzieś zakresie najprawdopodobniej pozycje krótkie na złotego, zakładające wybicie powyżej 4,35. No kluczowe tutaj będzie oczywiście zachowanie amerykańskiego dolara, ponieważ to on w tej chwili warunkuje, w jakim stopniu rynek dyskontuje ograniczenie QE przez Fed we wrześniu, także to jest ten scenariusz, który będzie najbardziej znaczący do złotego. No i tutaj ta jedna z ciekawszych dzisiejszych par, czyli para NZD, USD, tak zwane Kiwi. Warto się jej przyjrzeć, ponieważ proszę spojrzeć po mocnym topnięciu w piątek, stosunkowo na neutralne otwarcie i tak naprawdę zanegowanie całego tego ruchu. No pokazuje tutaj, że jak względną siłę tej pary, mamy tutaj ruch w kierunku ograniczenia tej konsolidacji, tutaj kluczowym zakresem będzie 0,7850. No widać, że dzisiaj już rynek tutaj próbował troszkę nam zejść niżej. Tylko proszę spojrzeć, jak to technicznie wygląda w szerszym ujęciu, czy mieliśmy kanał, wbicie, tak naprawdę więcej nawet niż taka była szerokość w tej chwili tego kanału poprzedniego, taką w tej chwili mamy szerokość wybicia, czyli już jest to na pewno większy ruch. Niemniej te pary surowcowe, one mogą pozostawać pod presją. Oczywiście NZD jest jakby fundamentalnie lepiej ustawione od między innymi dolara australijskiego. Niemniej wydaje się, że w przypadku powrotu jakby nerwowości na rynek eurodolara, no to parę surowców nam ponownie tymi, które najmocniej będą tracić, tym bardziej, że pewne jakby takim znaczeniem dla tych par jest również to, że większość rynku już tam jest i gra na krótko, także ta dynamika spadków nie będzie tak duża, ale wydaje się, że ona będzie cały czas jednak konsekwentna. No i jedna z ciekawszych par w tej chwili, czyli funt do dolara.
fundo dolara, który jak widać oscyluje nam tutaj w granicach paromiesięcznych minimów. Ma to związek z tym, że w trakcie sesji amerykański dolar początkowo przynajmniej znalazł się w rejonie 3-letnich maksimumów na koszyku BOSS USD, to jest taki odmiana koszyka dolar indeks. W przypadku funta należy mówić o tym, że tutaj mamy splot dwóch negatywnych czynników. Z jednej strony Fed, który działa, tutaj jakby nie wymaga do komentarza w tej chwili, na co gramy, ponieważ to powiedziałem wcześniej, ale z drugiej strony mamy również Bank Anglii, który oczekiwano, że Mark Carney, czyli nowy gubernator Banku Anglii, będzie mniej gołem niż jego poprzednik, Mervyn King. No, tak się jak widać nie stało, ten komunikat był utrzymujący tak naprawdę linię decyzyjną swojego poprzednika, no i rynek troszkę chyba się zawiódł na tym, ponieważ liczył, że ostatnie lepsze dane już pozwolą bankowi centralnego wywindować jakiś komunikat zakładający, że będzie dobrze. Jak widać, nie jest najlepiej. No i to takie uwzględnienie głębiej podejście Marka Carneya, no jakby troszkę tam tutaj kontrastuje z tym, co może zrobić Fed, w związku z tym ta para tutaj traktowana jest jako potencjalny kandydat do dalszych spadków, czyli wyłamania tego kanału spadkowego. Tutaj pierwsze wsparcie 1,43,55 około. No i kolejny tutaj test gdzieś tych zakresów 1,36, 1,37. Dziękuję za uwagę.